Hej, witajcie! Nowa postać w Overwatch 2, Venture, już dostępna do przetestowania. Venture należy do grupy archeologów, o której istnieniu dowiedzieliśmy się wraz z dodaniem mapy Petra, czyli jakieś 6 lat temu. Venture już jest dostępna do zagrania, ale jedynie przez 3 dni. Natomiast na stałe dodadzą postać na start 10. sezonu. No a dzisiaj wiadomo, zrobię prezentację postaci. Omówię wszystkie umiejętności. A są one bardzo ciekawe oraz klimatyczne, bowiem wszystko u Venture jest takie związane z górnictwem, z archeologią, z kopaniem, wierceniem i tym podobne. Venture posiada 250 zdrowia, to jest teraz taka standardowa ilość. To zacznijmy od podstawowego ataku. Nazywa się on Inteligentny Świder. Tutaj go widać, tak? Ok. Czyli 8 strzałów w magazynku i teraz tak strzelamy. Zatem jak widzicie, jest to taki pocisk Projectile, który sam eksploduje po przybyciu dystansu około tam 20 metrów. Jeśli uderzymy w ziemię, to też eksploduje. Bezpośrednie trafienie zabiera 80 zdrowia. Natomiast wiadomo, ta eksplozja zadaje obrażenia obszarowe, czyli jak trafimy obok, to również otrzymuje wróg dużo mniejsze, ale wciąż jakieś tam obrażenia. No i na dodatek, jak widzieliście, odpycha. Dlatego atakami Venture rzeczywiście można zadać obrażenia wielu wrogom naraz. Drugi atak Venture zastępuje szybki atak wręcz. Większość bohaterów pod mele ma po prostu takie szybkie uderzenie pięścią, które zadaje mało obrażeń. Natomiast Venture ma coś takiego. Jest to dużo wolniejszy atak, ale zadaje on znacznie więcej obrażeń niż standardowe melee, czyli 70 życia. I jak widzieliście, jest to podzielone na wiele mniejszych ataków. Jeśli chodzi o DPS, jak testowałem, nie opłaca się używać szybkiego ataku wręcz, jeśli wróg jest w pobliżu, z dwoma wyjątkami. Dużo szybciej zabijemy wroga, jeśli cały czas trafiamy go podstawowym atakiem. Natomiast jeśli chodzi o melee, to tylko w dwóch sytuacjach opłaca się tego użyć. Po pierwsze, jeśli wiadomo, przeładowujemy, nie chcemy czekać i wiemy, że tym melee wykończymy wroga. Ale inna sytuacja to jest takie bardzo fajne combo, czyli powiedzmy wróg ma mniej niż maksymalne zdrowie i teraz tak. Tak, pak. Po wypuszczeniu jednego pocisku od razu używamy mele. Tylko te combo się przydaje tylko w sytuacji, kiedy po trafieniu podstawowym atakiem wiemy, że wróg ma mniej 70 lub mniej zdrowia. To teraz umiejętność pod prawym przyciskiem myszy, czyli świdrowanie. Po użyciu Venture wykonuje szybki doskok w kierunku, w którym patrzy. Czyli jak zrobimy w górę, to również robi w górę, na skos. Ok, można również w dół, żeby szybko doskoczyć do wroga, żeby uciec, szybciej wrócić ze spawna i tym podobne. No ale co najważniejsze, umiejętność odpycha i zadaje obrażenia. Daleko odepchało tego Lucja. Możemy też tak w górę zrobić, że powiedzmy nad barierką jakąś go wypchnąć. Czekaj, jak zrobimy coś takiego. O kurde, wow. No tak to się jeszcze nie bawiłem, śmieszne. Co do obrażeń, maksymalnie skill może zadać, tutaj widzę 70 parę zdrowia chyba, ale najważniejsze jest te pierwsze uderzenie. Czyli jeśli tylko raz kogoś uderzymy, to zadawana jest ta większa porcja obrażeń. Te pozostałe obrażenia kiedy, po pierwszym uderzeniu już troszkę mniej tego damage'a zadają, ale spoko. No i wiadomo, możemy kogoś wypchnąć za mapę. To następny skill, tym razem pod shiftem, coś cholernie ciekawego, czyli zagrzebanie. Venture wwierca się w ziemię, pozostaje pod nią przez 4 sekundy. Jak widzicie, może się pod nią przemieszczać. W tym czasie Venture w ogóle nie można zranić. Porusza się szybciej, będąc pod ziemią, można też użyć świdrowania, w trakcie, co powoduje, że cooldown tego świdrowania jest krótszy o połowę. Kolejne cechy zagrzebania. Jak widzicie, animacja wwiercania się jest troszeczkę długa, mija chyba sekunda, zanim Venture wejdzie pod ziemię. I w tym czasie można postać jeszcze bić, więc już jak zagrałem kilka meczyków, rzeczywiście były takie sytuacje, że w trakcie animacji, wiercania, no zabili mnie po prostu. Ale co ciekawe, ta animacja wiercania się to nie jest jakby, że rzeczywiście w ziemię musimy... wiercić, tylko to jest jakby takie rozkręcanie się tego świdra. Dlatego jak zrobimy tak, że z powietrza użyjemy zagrzebania, o, to od razu Venture wchodzi. Warto to zapamiętać, żeby właśnie nie być kontrowanym. Zabije ktoś nas w trakcie wiercania. No nie wiem, nawet z takiej wysokości już nam to... O! Jest dużo lepiej. No i ogólnie to jest, wiecie, jak z tym krokiem w cień Reapera, że no nie używam tego w samym środku walki, no. Często jest coś takiego, że Reaperem nie opłaca się po prostu używać tej teleportacji, bo zdążą nas zabić, zanim znikniemy. Tutaj tak samo z tym. Co też ciekawe, jeśli Venture jesteśmy tutaj zakopani, ale wejdziemy na brzeg, to na chwilę się ujawnia i znowu wkopuje w ziemię. Okej, ale teraz omówmy właściwie najważniejszą kwestię zagrzebania, czyli moment wyskoku, bowiem jest on tutaj kluczowy. Czyli jak jesteśmy pod ziemią, wybieramy sobie moment na wyjście, wyskakujemy i zadajemy obrażenia przy wyskoku. Obszarowe, podbijamy też delikatnie do góry. Najmniejsza ilość obrażeń to jest 55 w epicentrum. Wiadomo, im dalej ktoś jest od miejsca wyskoku, tym mniej obrażeń otrzymuje, ale jak widzicie, jak weźmiemy sobie powiedzmy spację, przytrzymamy, o, to ładujemy siłę wyskoku. Wyskakujemy wyżej i wiadomo, też zadajemy więcej obrażeń, czyli tutaj... 110 damage'a. Zatem, no tutaj rzeczywiście można fajne kombosy wykonywać, czyli powiedzmy tak, wyskakujemy sobie w górę, o, trafiamy kogoś podstawowym atakiem i drillowanie. Zanim przedstawię super zdolność, omówimy sobie pasywkę Venture. Otóż każdorazowe użycie którejś z dwóch umiejętności, zagrzebanie lub świdrowanie, daje postaci na chwilę, na kilka sekund osłonę. Czyli tak, używam tego świdrowania, dostałem 40 tej jasno-niebieskiej osłony, czyli to, co ma Symmetra. Powiedzmy, jak użyję sobie zagrzebania, też 40, użyję sobie świdrowania, dostałem 35, bowiem maksymalnie można dostać 75 tej osłony. Nieważne, jaka jest kolejność, każda daje po 40. Znaczy pierwsza daje 40, druga daje 35. Coś takiego. Ok, i jak widzicie, po użyciu... Raz, dwa... 3, no po około 3 sekundach zaczyna szybko samo znikać. Okej, ktoś może się spytać, czemu to nie jest te zielone zdrowie, czyli jak Doomfist powiedzmy zadaje obrażenia umiejętnościami, to na chwilę dostaje te zielone zdrowie. Tak samo jak Lucja odpala ulta, jest te zielone, to jest te tymczasowe zdrowie. Jest taka tutaj dosyć znacząca różnica, otóż tymczasowe zdrowie, czyli ta zielona porcja, tego nie można wyleczyć. Jak ktoś sobie to przyznał w jakiś sposób, czyli powiedzmy jak Torbjörn odpala dopancerzenie, to strata tego zielonego zdrowia już jest na stałe, co nie? Natomiast te niebieskie zdrowie, mimo że Venture na chwilę je sobie przyznaje, to ten, na tą chwilę, póki jeszcze ma, to po stracie healer może to wyleczyć. Już pokazuję. Okej. Okej, widzicie? Jeszcze nie zniknęło kompletnie. O, i sobie przywróciłem to. To była no, krótka chwila, na chwilę tylko to można było zobaczyć. Czekajcie, o. Pyk, 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 pyk. Okej. I jest, jeszcze jest. I chodzi o to, że... jeśli healer nas cały czas leczy, to dopóki samo nie zacznie znikać te niebieskie zdrowie, to cały czas, jakby nie patrzeć, mamy te zwiększone zdrowie. W odróżnieniu od tego zielonego zdrowia, że ono znika na amen. I jak healer nas leczy, dopóki nie straciliśmy tego zielonego zdrowia, to leczenie healera tak naprawdę nic nie daje. No i czas na superzdolność, która nazywa się wstrząs tektoniczny. Pierwsze skojarzenia ludzi to, że to jest taki shatter Reinhardta, tylko w troszkę innej formie. Okej, to odpalamy ulta. Mamy kilka sekund na jego użycie, a po prawej stronie widzicie ilość ładunków, które możemy użyć. Czyli w trakcie tego ulta możemy 4 razy zaatakować. Każdy atak wygląda w taki sposób. Okej, jak widzieliście, no rzeczywiście przypomina to dosyć Shattera, czyli w formie takiego wachlarza rozchodzą się wstrząsy tektoniczne, obrażenia wstrząsu tektonicznego. 130. Jak widzieliście, również umiejętność delikatnie podbija w górę. Kolejna rzecz, którą mogę powiedzieć, to aktywacja wstrząsu tektonicznego. Daje Venture od razu 75 tego tymczasowego, tej tymczasowej osłony. No i dobra, moi drodzy, tak się prezentuje Venture. Tematyka Venture cholernie mi się podoba. To wszystko właśnie takie, że wiercenie, wiertła tektoniczne, sejsmiczne, nie wiem, skały, rock and stone i tym podobne. No jest to fajny klimacik, a charakter tej postaci jest no, bardzo zabawny. Podobają mi się teksty Venture. Za każdym razem jak użyjemy skilla, pokonamy kogo, no coś w jakiś sposób wchodzimy w interakcję z bohaterami, to Venture wypowiada jakąś taką śmieszną kwestię z takimi gierkami słownymi. Dlatego pomyślałem, że na zakończenie pokażę wam mega krótki klip, który no pokazuje po prostu taki typowy gameplay Venture. To tu już zaczyna atakować. Mogę tutaj się wiercić. Tutaj wyskoczyć. Atakować. O. Dobra, tutaj się schowam, uciekam, powiedzmy wyskoczę i uciekam, o. Coś takiego. O, nieśmiertelność. Uciekam, lepiej uciekać, o. Dobra, to sobie zrobimy teraz tak. Już mogę się tutaj wiercić. O. I jeszcze jeden strzał. Nie udało się, dobra. Więc to muszę odepchnąć. Tutaj go gonię. Wyskoczymy sobie. Damage. I melee. Nie udało się. A, low mu zostało. Okej, no to zrobiona prezentacja Venture. Naprawdę fajna postać, zagrałem już kilka meczyków i podoba mi się gameplay loop. Ta kolejność używania umiejętności, ich wszechstronność i jakby takie troszkę uczucie władzy nad przeciwnikami, typu, że możemy ich dogonić. Możemy uciec przed nimi, jeśli ktoś nas goni? Możemy stać się nieśmiertelni na 4 sekundy? Jakby ta umiejętność wkopania się to też jest? Możemy kogoś dogonić, bo też się poruszamy troszeczkę szybciej? Cholera, jeszcze te odpychanie, podbijanie do góry? Duże obrażenia zadaje? Ult też. Oczywiście są tutaj pewne wady, mianowicie Venture bije tylko i wyłącznie na krótki dystans. Ta eksplozja następuje stosunkowo szybko, dlatego no, musimy skracać ten dystans, a dwie jej umiejętności właśnie pomagają w skracaniu. Natomiast jeśli powiedzmy skróciliśmy ten dystans, ale musimy uciekać, to te dwie umiejętności też pomagają w ucieczce, więc to wszystko widać, że się tak spina. Musimy być blisko wrogów, dlatego te użycie umiejętności daje też nam dodatkowe zdrowie. Największy minus tego wkopania się to jest to, że ta animacja wiercenia trwa długo. I już naprawdę tyle razy mnie zestunowali, zabili, odepchnęli czy coś takiego, w trakcie wiercania, że zmarnowałem tę umiejętność, dlatego no nie ma tak różowo. No i ult bardzo duże obrażenia zadaje, natomiast często jest coś takiego, że no, musimy jednak użyć go z jeszcze większej odległości, żeby wykorzystać ten potencjał, że to się rozszerza. Bo często było coś takiego, że użyłem ulta na wrogów, którzy byli tak stosunkowo blisko mnie, więc te tektoniczne fale przeleciały obok. No i też wysokość. Ult jest dosyć niski. Wystarczy być troszeczkę wyżej, stać na payloadzie czy coś takiego i to już tak mi się wydaje. I to już nie dosięga. To dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.